Proszę Państwa, jest takie bardzo mądre powiedzenie, że w złej sprawie lepiej milczeć. Natomiast ja wszystko uważam, że dziękuję zawodnikom za ten mecz. Miałem na myśli przede wszystkim ich wkład fizyczny. Tak się jakoś zrobiło po ostatnich kolejkach, że przyjechaliśmy z składakiem. Jeszcze w dodatku tak szybko straciliśmy środkowego napastnika. I jeszcze w dodatku straciliśmy Piecha. Nie wiem, czy to nie jest kontuzja czasem na mecz dwa następny. To z pewnością jest ogromną stratą. I mogę to podsumować w dwojaki sposób. Po pierwsze, nadzieja umiera ostatnia. A po drugie, ja nawet nie marzyłem, ale miałem ogromną nadzieję, że pan sędzia, który dzisiaj sędziował, już mnie w życiu nie będzie sędziował. Niestety, przyjechałem dzisiaj, zobaczyłem, że ten pan jest na boisku. To machnąłem ręką i pomyślałem sobie, niestety. Dziękuję bardzo. George Czotra, obrońca i pomocnik KGHM Zagłębia Lubin. George, nie grałeś w tym meczu, ale przeżywałeś to spotkanie na ławce rezerwowych. No tak, ja doznałem przed meczem, że mam taki uraz, że po prostu nie by było na 100% za ten mecz. Ja myślałem, że ten mecz muszą grać zawodnicy, którzy mogą oddać wszystko sobie. No ciężko co powiedzieć po tym meczu, nie, bo mogę powiedzieć, no nieszczęście, nie strzeliliśmy bramkę, ale też mam niedosyt, bo tego, że zaczęliśmy tak grać drugą połowę, jak graliśmy, no nie wiem, no oczywiście, że Jagiellonia nie grała coś specjalnego pierwszą połowę, ale bo myślę, że tak jak zaczęliśmy grać, to drugą połowę jakby zaczęli od początku meczu, że teraz no, cieszyliby się na pewno z jednym, ale myślę, że ze trzy punkta, no ale teraz, bo jest późno, to takie, no już jest koniec i no nie wiem, musimy się skoncentrować na to, co jest przed nami do końca. Mamy teraz mecz z Krakowią i bo po prostu ten mecz się musi wygrać, bo teraz też musimy patrzeć, co zrobią przeciwnicy, którzy są przed nami tutaj blisko. Będzie wiadomo po tym weekendu, to się dzieje, nie, ale no co będzie, będzie, ale my musimy zrobić wszystko, żeby się skoncentrować na ten następny mecz z Krakowią i żeby tam no, wygrać to domu i potem no, myślę, że bardzo nam brakuje te trzy punkta, żeby potem jakby wygrali mecz, bo potem by każdy następny był lepszy, ale bo no, ciężko jest, presja jest duża i ciężko jest, ale mam nadzieję, że wygramy ten mecz następny w Krakowie. I tak na koniec będzie prowadzona akcja, już jest tak naprawdę, całe Zagłębie zawsze razem, bo teraz jest już ostatnie kolejki, ostatnia mobilizacja, żeby wszyscy razem pociągnęli ten wózek i żeby Zagłębie zostało w Ekstraklasie. Tak to będzie wyglądać. No, no tak, bo myślę, że no, trochę też, bo musimy powiedzieć, bo na przykład za ten mecz ostatni z Koroną, bo myślałem, że przyjdzie więcej numer kibica, bo po prostu no, my jesteśmy zawodnikami Zagłębia, musimy oddać wszystko, żeby to klub został Ekstraklasy, żeby ci ludzie, którzy pracują, że oni wszyscy tutaj zasługują na tą Ekstraklasę, a też myślę, że kibice, które kochają Zagłębie, że w takim ciężkim momentu muszą być z klub, nie? Bo nam będzie łatwiejsze, bo i będzie nam, będzie, nie wiem, bo będzie po prostu lepsze. Ten wynik, który na końcu jest 1-0 dla Jagiellonii, nie jest prawdopodobny, bo naprawdę mieliśmy swoje sytuacje, w którym musieliśmy strzelić po prostu jedna bramka, nie? Nam potrzebowała. Jagiellonia nie grała tak jak wcześniejsze. Mieliśmy swoje okazje, mieliśmy tego do wykorzystania. No to nam brakuje na końcu i głupi błędów w obronie, ale nie, ja nie jestem winać nikogo z tej drużyny, żadnych obrońcy, żadni napastnicy, bo my jesteśmy razem i myślę, pokazaliśmy tego na boisku. Chcieliśmy wygrać, daliśmy serce, daliśmy nogi. Ja gram z złamany nos. No to nie o to chodzi. Bardzo wszyscy chcemy to, czy mamy tę drużynę w lidze.
dzisiaj się nie udało, nie wiem, musimy być wszyscy razem, piłkarzy, trenerzy, wy jako dziennikarze, jako wszyscy razem z tym klubem, bo musimy... No właśnie, całe Zagłębie zawsze razem, to będzie hasło na ostatnie mecze, czyli tak naprawdę jeszcze do tego kibice i musimy utrzymać Ekstraklasę w Lubinie. No tak jest, kibice, wszyscy, to nie jest tylko do po prostu do mnie, albo do zawodnicy, albo do cała drużyna, albo do was, albo do kibiców. Wszyscy razem, bo naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji, w której jesteśmy. I my wiemy, co robimy dobrze, co robimy źle. Bardzo chcieliśmy, nie tylko dzisiaj, bardzo chcieliśmy od... Dużo meczów, no, chcieliśmy tego wykorzystać tę okazję, która dzisiaj była, ten 90 minut, które mieliśmy przeciwko Jagiellonii i zdobyć 3 punkty. Było trochę lepsze dla nas, nie udało się. Mamy jeszcze tyle meczów, które zostali i mamy tak zrobić wszystko, bo otrzymamy drużynę razem w Ekstraklasie. No, to jest, dla każdego zawodnika jest ciężko. Bo wiemy, jaka jest sytuacja i naprawdę ja jako zawodnik mówię, bo to wszyscy chcemy bardzo to zrobić i chcemy damy wszystko sobie.